sole brilli ed io non so perché. Rozgrywki wyższych sfer. Questa luce mi riscalda l'anima. Występują. E vorrei, vorrei abbracciarmi a un raggio e poi inseguirti nel cielo per conoscere il tuo viso. E vorrei restarti accanto, rubarti il tuo sorriso. Che doni sempre, che non chiedi mai. Padre del sorriso, padre del sorriso, dammi un po' del tuo amore, che tuo figlio muore. Co się z nim dzieje? Chodzicie z nim na spacery, poświęcacie mu czas. A ja stale muszę siedzieć w tym okropnym domu, z krążącym dookoła maniakiem, który w każdej chwili może mnie zamordować. Mamo, nie psuj tak pięknego dnia, dajże spokój. Nie zapominaj, że byłaś zaproszona. Sama nie chciałaś pójść. German też nalegał, żebyś poszła. Poczekaj no chwileczkę. Od kiedy to się nie żegnamy? Co ci jest? Sama widzisz, tylko on się liczy. Gardelito to, gardelito tamto. Przyznaj. Jesteś na mnie zły. Myślę, że w porządnej rodzinie powinno się rozmawiać. Popatrz na mnie. Co za pochmurna mina. Zrobiłam coś złego? Wybacz mi, to przez nieuwagę. Dobrze wiesz, że nie mogłabym cię skrzywdzić. Kochanie, co ci jest? Co się dzieje? Adelo? Ja chcę do Gonzalo. Chcę go zobaczyć. Nie chcę innego tatusia. A więc szukałeś mnie. Szybko ustąpiłeś. Mylisz się. Jestem tu z przyczyn zawodowych. Pracuję jeszcze w gazecie. A taki bankrut jak ja nie może sobie pozwolić na luksus wolności, jak ty. Kłamiesz. Wiedziałeś, że mnie tu znajdziesz i miałeś nadzieję, że się już poddałem. Ale straciłeś tylko czas. Tracę go słuchając tych głupstw. Pójdę już, bo mnie ręka świerzbi, żeby zetrzeć ci z twarzy ten głupi uśmieszek. A nie byłoby warto. Udowodnię ci jeszcze, co warto. Stanę się najlepszy. Pierwszy, tak jak mówiłeś. Ale ciebie, wuju, nie potrzebuję. Szczęściaż z ciebie. Sam bym chciał mieć takie szczęście. Ja nadal potrzebuję ludzi. Jeszcze możesz na mnie liczyć. Możesz się oprzeć na bankrucie, ale pamiętaj. Sam będziesz musiał mnie znaleźć. Żegnaj, zwycięzco. Wspaniale. Kolker połknął haczyk. Zgodził się na spotkanie zaproponowane przez panią. Zadzwoni do mnie, żeby podać miejsce i czas. Wiedziałam. Wiedziałam, że się uda. To jak przesunięcie pionka na olbrzymiej szachownicy.
szachownicy świata. Władza, José Luis. Teraz rozumiem Gerardo jak nigdy przedtem. Silvino, co się odczuwa? To znaczy, zawsze byłem ciekaw, co odczuwał Gerardo, kiedy sądził, że pociąga za sznureczki poruszające światem. On nie sądził. On rzeczywiście za nie pociągał. To... Nie. Pan by nie zrozumiał. Ale nieważne, José Luis. Się nami zwyciężymy. Razem. Była tu dziś Lauretta. Wie pan o tym? Tak. Będzie jej bardzo miło wejść do pani rodziny. Mój drogi, czekaliśmy na ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Muniz. Chciałam wiedzieć, czy jutro wieczorem będziesz zajęty. Jeśli nie, to zaprosiłabym José Luisa i Laurettę do nas na kolację. Będziesz wolny, prawda? Tak, mamo. Dobrze. Jeszcze tym razem tak. Zostaw mnie. Zostaw mnie samą. Nienawidzę was. Chcę umrzeć. Nie wstanę już z tego wózka. Okłamaliście mnie. Dlaczego? Dlaczego nie daliście mi umrzeć w spokoju? Czemu? German, niech pan coś zrobi, błagam. Całą noc tak się zachowuje. Nie wiedziałam już, po kogo dzwonić. Myślałam, że zwariuję. Niech pan coś zrobi. Nie dykaj mnie. Nie cię. Wiesz, że nie chce ci dzieć? Sandro, niech ją pani zostelmo. Być dotykana. Rozumiana. Zostawmy ją samą. Nie odzywaj się, zdrajco. Dosyć, Sandro. Biegnij i rzuć się w ramiona Adeli Del Rio, tej dziwki. Tak, Sandro. Na stojąco. Koniec szantażowania chorobą. Koniec z tym. Jeśli chcesz mnie czy kogokolwiek innego, musisz zachowywać się jak człowiek. Jak normalny człowiek, rozumiesz? Sandro, nie. Idź do przodu, Sandro. Idź. Idź, Sandro. Nie mogę. Dalej. Kochanie, nie mogę. Sandro. Nie umiem, mamo. Córeczko. Mamusiu. Sandro, córeczko moja. Pierwsze kroki zrobione. Pierwsze w twoim nowym życiu. Teraz postaraj się pójść w dobrym kierunku. Czy to możliwe, żeby jednocześnie płakać i jeść? Denerwujesz mnie. Jesteś nienormalna. Oto kim jesteś, wariatką. Co to za pomysł, żeby w własnym domu ukrywać Maxa? Tylko sobie zaszkodzisz. Już go u mnie nie ma, Clariso. Odszedł. Chcesz? Mówisz prawdę? Żeby cię pokręciło, jeśli kłamie. Chcesz? Zaklinaj się na co innego, nie mieszaj mnie do swoich spraw. Zostawił ci jakiś list, jakiś bilecik? Bilecik, list? Ani bilecik, ani befsztyk, ani salami, ani kawałka sera, ale to nic. Wyczyścił lodówkę, kuchnię, piwnicę, wszystko. Gorzej niż szarańcze. I dobrze, nauczysz się nie mieszać do cudzych spraw. A co miałam zrobić? To on do mnie przyszedł, a nie ja do niego. Co miałam zrobić? Nie wiem dlaczego, ale on nigdy mi się nie podobał. Ma twarz cwaniaka. Nie wzbudza zaufania. Ot co? Nie zrobiłam tego dla niego, tylko dla Rolo. Bo straciłam głowę dla tego nieszczęśnika. Kocham tego pechowca. Daj spokój. Zakochujesz się po kolei w każdym, nawet w Igorze. Chciałaś go nawracać. Rolo jest inny. On ma w sobie to coś. Sama nie wiem co, coś innego. Nadchodzi. Albo powiesz mu całą prawdę, albo ja to zrobię, przysięgam.
Cześć, Rolo. Daj spokój, dziś nie mam nastroju, proszę cię, posłuchaj. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie chciałam, jestem niewinna. Co ty mówisz, nie rozumiem. Chodzi o twojego siostrzeńca, Maxi, nic mnie to nie obchodzi, nie chcę nic wiedzieć. Nie trać czasu, skończyłem z tym, jasne? Cześć, grubasko. Słyszałaś, Clarisse, co on mi powiedział? Tak, już nic nie obchodzi go jego siostrzeniec. Nie, powiedział grubasko. Dlaczego pani nie zostawi tego mnie? Potem nic nie rozczytam. Chcesz powiedzieć, że brzydko piszę? Odbyłam kiedyś kurs kaligrafii u słynnego radiologa. Chyba grafologa. Grafologa. Wszystko jedno. Radiolog, grafolog to jedno i to samo. Nie będę się sprzeczać, proszę pani, zostawmy to. Przestań mnie poprawiać. Sama ułożę listę gości zaproszonych na zaręczyny mojego dziecka. Anna, sprzedawczyni z warzywniaka. Pepito, rzeźnik. Escula, piomleczarz. Musi pani zapraszać całą dzielnicę? Nie znam tych ludzi, ale ja ich znam ślicznotko. Nie wiesz, że należę do stowarzyszenia dam w naszej dzielnicy? A ty masz wielu swoich gości? Nie, bo sądziłem, że planujemy coś jedynie dla bliskich. Oto lista. Betancourt, Pascortes, Mendes Perry, Maria Sol, Lorena, Maria Mercedes i von Dietrich. Byłabym zapomniała. Picia Fuoco, Mandzia Vacca, Branca Leoni, Lola, Sinforosa, moi krewni, Gallardo Fria, Gallardo od taty, a Fria od mamy. Jak widzisz, ja też mam dużo powiązań w wyższych sferach. Tak, rzeczywiście. A obsługa? Te dwie łazienki z tyłu chyba wystarczą. Chodzi mi o to, co będzie podane. Na obiad, serwis. Tym zajmę się osobiście. Przygotuję baraninę z rusztu z ziemniakami po kalabryjsku. Tak jak tylko ja potrafię. Wiesz co? Przyjdą też artyści z mojego klubu. A więc tak. Siostry Ventosa. Banda z dzielnicy. Lorecchioni, słynna orkiestra tanga. Przekonają się twoi przyjaciele, kim jest mężczyzna, za którego wychodzisz za mąż. Adelo, czemu nie chcesz udzielić wywiadu temu osobnikowi? Powiedział, że nazywa się Igor. Igor? Tak, z Amerykanina. Tak. Dzwonił przez cały ranek. Co mam mu powiedzieć? Masz pewnie swoje powody, ale odrobina reklamy nie zaszkodzi. Oczywiście, reklama jest potrzebna. Tu się z nim spotkam, bo jeśli go zabiorę do domu, Gardelli to pożre go żywcem. Przy okazji zaproszę go na dzisiejszy pokaz. Dobrze. Nawet nie wiesz, co on potrafi napisać. Jest straszny, nikogo nie oszczędzi. Ale ja już jestem poza tym wszystkim. Tego wieczora Adela Del Rio, aktorka, zniknie ostatecznie. I powstanie Adela Del Rio, kobieta interesów. Nazwisko stanie się sławne. Adela Del Rio. Come donna d'affari. Un nome. Un nome che diventerà famoso. Adela Del Rio. Lo so. Wiem, że zawiadano policję. I to ma wystarczyć? Żona jest w niebezpieczeństwie. Taki wariat jak ta wspólnik pańskiego, gorsza od niego samego, zagraża właśnie jej. Chwala się zawiadomieniem policji. Sam pan powiedział, że to moja żona jest w niebezpieczeństwie. Więc dlaczego to pan się tak martwi? Jeszcze jej pan nie zapomniał. To chyba normalne, że martwię się o bezpieczeństwo Adeli. To moja droga przyjaciółka. Bardzo droga. Martwię się też o Raquel. Kolker groził również jej. W końcu to ona odkryła tę organizację. Raquel? No tak. Nie wiedziałem, że się przyjaźnicie. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że obchodzi pana jej los. Ja też nie wiedziałem. Przyznam się, że strach przed jej utratą zaskoczył mnie samego. Sam już nie wiem. Na początku współczułem jej, gdy cierpiała. Potem byliśmy współpracownikami. A teraz? Nie chcę, by ją zabili. Czy to takie dziwne? Nie, Arturze. Nie.
Ale niech się pan uspokoi. Martwię się o Raquel tak samo jak o moją żonę. Ale co mogę zrobić? Mój człowiek stale pilnuje Adeli. Możemy przydzielić jednego Raquel. Albo, jeśli pan woli, pomogę jej wydostać się z kraju. Samolot i wszystko, co potrzebne, są do jej dyspozycji. Dziękuję, Gonzalo. Ale Raquel nie chce wyjechać, dopóki nie aresztują Colquera. A od wczoraj zachowuje się tak, jakby te groźby koniecznie musiały zostać spełnione. Ten człowiek zna się na swojej robocie. Pan niech spróbuje przekonać Raquel, a ja postaram się to samo zrobić z Adelą. Obie powinny wyjechać do czasu aresztowania Colquera, dopóki nie zatriumfuje sprawiedliwość. Dziękuję, Gonzalo. Jeszcze raz dziękuję. Nie, Arturze, proszę mi nie dziękować. Nic nie zrobiłem. Życzę panu wszystkiego najlepszego. Z całego serca. Zasługuje pan na to. Cześć. Do zobaczenia. Po co ta walka, Gretel? Wszystko odbędzie się tak, jak powinno. Nigdy się nie rozstaniemy. Przecież mi to obiecałaś. Powiedziałaś, że będziesz moją żoną. Moją iluzją. Moim marzeniem. Dosyć. Na litość boską, dosyć. Jeśli chcesz mnie zabić, zrób to byle szybko. Ja już dłużej nie mogę. Dosyć. Nie chcę znajdować co dzień tych róż. To męczarnia. Bądź spokojna, Gretel. Wszystko w swoim czasie. Przecież musisz mieć bukiecik panny młodej. Cały. Taki jak w dniu naszego ślubu. Pamiętasz? Nie chciałaś grać roli Gretel. I tak będzie już do końca. A potem... śmierć. I będziesz moja na zawsze. Proszę mnie zostawić w spokoju. Rozumie pan? W spokoju. Moja najdroższa Gretel. Moja kochana. Za minutę otrzymasz czwartą różę. Nie pozwól jej uschnąć. Muszą być świeże, żeby ładnie wyglądały na twojej trumnie. Nie. Tylko nie róże. Nie rób tak. Co to ma być? Nie chcę, żebyś płakał. Przecież mężczyźni nie płaczą. Dlaczego? Co za głupek to powiedział? Nie wiem. Ja nie. Też płakałem, kiedy byłem mały. Mały? A teraz nie płaczesz, kiedy myślisz o Adeli i o mnie? Tylko ja płaczę, Gonzalo? Adela nie chce o tobie mówić. A ten cały lekarz nie daje jej spokoju. German. Tak, Gonzalo, właśnie ten.
Synku, coś ci wytłumaczę. Szczęście mieszka w głębi serca. Tam, gdzie chowamy się, gdy jest nam bardzo smutno. Ale nie można go stamtąd wydobyć na światło dzienne. Nie można powrócić do przeszłości. Chyba tylko po to, żeby pomarzyć, powspominać. A kiedy znów chcesz przeżyć to samo, przekonujesz się, że wszystko jest już inaczej. No i co, że jest inaczej? Chcę tylko, żebyśmy znowu byli razem. Adela, ty i ja. My troje. Tak jak kiedyś, Gonzalo, kiedy byliśmy szczęśliwi. Zawsze będziemy razem. Ja cię nigdy nie opuszczę. A i Adela cię nie zostawi. Zawsze będziemy z tobą. Tyle tylko, że nie oboje jednocześnie. Raz jedno, a raz drugie. Pamiętaj, my cię nie zostawimy, bo cię kochamy. No i może któregoś dnia, kto wie. Serio? Naprawdę, Gonzalo? Myślisz, że pewnego dnia? Nie oszukujesz mnie? Proszę cię, powiedz mi. Powiedz mi, że nie, no mów. Obiecaj mi to. Proszę cię. Opracowanie wersji polskiej Studio Eurocom. Tekst Joanna Krukowska i Marek Wronko. Czytał Daniel Załęcki. Qualche mano.